zamykamy. Zwołujemy konferencję zaniepokojeni postawą ministra Gowina, który boi się przystąpienia Polski do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Goście państwa to Wanda Nowicka, wicemarszałkini Sejmu Ruch Palikota, Robert Biedroń, Ruch Palikota, poseł, pani Magda Pocheć, Koalicja Kiera i Joanna Piotrowska. Też Kiera. Absolutnie dementuje nie Kiera. Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka. Pan Danowicka rozpoczyna. Dzień dobry Państwu. Nasza dzisiaj zwołana ad hoc konferencja prasowa poświęcona jest wypowiedzi ministra Gowina, którą dzisiaj przytoczyła Gazeta Wyborcza, w sprawie wątpliwości ministra sprawiedliwości co do ratyfikacji przez rząd Polski Europejskiej Konwencji przeciwko przemocy. Ta sprawa jest tak bulwersująca, że zdecydowaliśmy się zabrać w niej głos. Ja w szczególności ze względu na to, że w tej sprawie składałam interpelację parę miesięcy temu do rządu z pytaniem, kiedy rząd Polski podpisze i ratyfikuje tę konwencję. Otrzymałam wtedy odpowiedź, że pod koniec lutego zakończą się konsultacje, w wyniku których podjęte zostaną dalsze kroki. Po czym ucieszyła nas wiadomość z ust samego premiera, wygłoszona 8 marca, że rząd jest bliski ratyfikowania tej konwencji przeciwko przemocy, tylko wystarczy, tylko trzeba będzie zmienić jakieś tam drobne artykuły w naszym prawie. I dzisiaj co czytamy, że minister sprawiedliwości odpowiedzialny za wdrażanie tej konwencji i przygotowanie jej do ratyfikacji ma wątpliwości w tej sprawie i waha się, co ma w tej sprawie zrobić. I co więcej, swoje wątpliwości opiera na bardzo specyficznej interpretacji naszej Konstytucji, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ja rozumiem, minister Gowin nie jest prawnikiem, może dobrze nie znać prawa, ale jego minister, minister Królikowski, jest doktorem prawa i on doskonale zna konstytucję, a zatem fakt, w jaki sposób konwencja jest, Konstytucja RP jest interpretowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ministra Gowina, jest przykładem jawnej manipulacji tym naszym podstawowym dokumentem, który organizuje życie w państwie. O co chodzi? Przede wszystkim wątpliwości biorą się stąd, wątpliwości ministra Gowina, trzeba zaznaczyć, bo nie ma w ogóle wątpliwości obiektywnych, że konwencja Rady Europy może być w sprzeczności z konstytucją, bowiem zdaniem ministra Gowina konstytucja utrwala tradycyjny model rodziny i tradycyjny podział ról w społeczeństwie, co jest bzdurą, biorąc pod uwagę nawet te artykuły, które zostały przytoczone przez, przez ministra Gowina i jego ministra, ministra Królikowskiego. Mianowicie oni interpretują na przykład pojęcie godności zgodnie z chrześcijańskimi wartościami w sytuacji, kiedy to, jak to jest zapisane w Konstytucji, oznacza, że godność jest rozumiana w sposób uniwersalistyczny, a nie wyłącznie chrześcijański. Co więcej, ta specyficznie rozumiana godność jest tutaj, ma być nadrzędna wobec równości i niedyskryminacji innych niezwykle ważnych pryncypiów naszej konstytucji. I ja się, i nie jest to, i chciałam powiedzieć, i nie wchodząc w szczegóły, to jest nie, to, taki sposób podejścia do naszej konstytucji, który jest jawną manipulacją, no, strasznie nas bulwersuje, dlatego że okazuje się, że można z dokumentu, który jest dokumentem organizującym życie Polski, Polaków, którzy mają różne wyznania i różne światopoglądy, można tak ją interpretować, że jest dokumentem wyłącznie zatwierdzającym wartości chrześcijańskie. No nie ma większej manipulacji i na to absolutnie nie ma zgody. I nie jest, i co gorsza,
Nie jest to pierwszy przykład takiej manipulacji Konstytucją Polską właśnie ze strony ministra sprawiedliwości. Podobną sytuację mamy, jeszcze ciągle też nierozwiązaną, w odniesieniu do konwencji bioetycznej, którą podobno rząd ma również ratyfikować pod warunkiem, że dołączy do tego specjalną deklarację, ale taką deklarację, która interpretuje Konstytucję Polską w takim duchu, że jakoby Konstytucja zapisała ochronę życia od momentu poczęcia. A my przecież wszyscy doskonale wiemy, że w Konstytucji nie ma takiego zapisu i nawet parę lat temu była w parlamencie dyskusja na ten temat i Sejm odrzucił taką interpretację Konstytucji Polskiej. Czyli konkludując, mamy tutaj do czynienia z ministrem i z ministerstwem, który w dowolny, w arbitralny, w ideologiczny sposób interpretuje Konstytucję Polską po to, by nie ratyfikować, by pozbawić nas możliwości korzystania znowu z przyznanych nam i zaakceptowanych przez nas międzynarodowych standardów praw człowieka. Na to nie ma zgody i w związku z tym nasze pytanie. Ministrze Gowin, kiedy wreszcie ratyfikujesz konwencję o eliminacji przemocy wobec kobiet? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Magda Pochęć, Koalicja KAR. Witam pani, witam panów. W imieniu Koalicji Karat, która jest międzynarodową ekspercką organizacją w dziedzinie praw kobiet działającą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, chciałabym wyrazić też ogromne ubolewanie z powodu tej fatalnej wypowiedzi rzeczniczki prasowej ministra sprawiedliwości. I tak naprawdę jest nam bardzo przykro, że dzisiaj tutaj jesteśmy zmuszeni występować w obronie, wydawałoby się, tak oczywistych i podstawowych praw kobiet, jak bycie wolnym od przemocy, wolnym od dyskryminacji. I chciałabym tutaj zwrócić przede wszystkim uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, minister sprawiedliwości powinien stać na straży obrony i promocji praw człowieka. I to nie jest żadnym odkryciem, że prawa kobiet są prawami człowieka i jest to po prostu bardzo, to jest niedopuszczalne, że minister sprawiedliwości stawia znak sprzeczności między prawami kobiet a tradycyjną rolą kobiety. I tutaj należałoby się domagać dodatkowych wyjaśnień, ponieważ żaden prywatny system wartości nie powinien prowadzić do łamania praw kobiet. Innymi słowy, prywatna opinia ministra sprawiedliwości w tej sprawie nie ma tu nic do rzeczy. I po trzecie, z tego co rozumiemy z tych wypowiedzi prasowych, największy opór tutaj pana ministra budzi definicja gender, czyli roli płciowej, społecznie konstruowanej oraz zobowiązania, które wynikałyby z ratyfikacji tej konwencji, dotyczące likwidacji stereotypów. I tutaj należałoby z tego punktu też właśnie wyrazić ubolewanie z powodu ignorancji pana ministra, ponieważ Polska na mocy ratyfikowanej w 1980 już roku Konwencji ONZ o likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet zobowiązała się do prowadzenia wszelkich możliwych działań mających na celu likwidację stereotypów. I żadna właśnie prywatna opinia w tej sprawie nie może ograniczać wolności osobistych kobiet do realizowania siebie w sposób inny niż w sposób tradycyjny. I też nic nie stoi na przeszkodzie, by w sposób stereotypowy i tradycyjny funkcjonować, ale tutaj, tak jak powiedziałam, domagałabym się dodatkowych wyjaśnień, bo cóż ten tradycyjny model płciowy i rodziny tutaj oznacza w kontekście przemocy. To myślę, że moja następczyni więcej o tym powie. Jednocześnie, nawiązując do tej konwencji ONZ, która była ratyfikowana przez Polskę, w tym samym czasie, w zeszłym tygodniu, odbyły się konsultacje społeczne sprawozdania rządu z wykonania postanowień tejże konwencji w latach 2000-2010. I tutaj właśnie ta ignorancja, że
że te zobowiązania Polska już ma i w pewnym sensie, w pewnym stopniu, oczywiście niezadowalającym, realizuje, no są tutaj bardzo niepokojące. To może tyle na razie. Proszę, kolejna przedstawicielka organizacji pozarządowych, pani Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka. Witam Państwa serdecznie. Przytoczę trochę danych. 800 tysięcy kobiet w Polsce doświadczyło przemocy. 150 ginie w wyniku tak zwanych nieporozumień domowych. Według obliczeń profesor Beaty Gruszczyńskiej 11,5% kobiet w swoim dorosłym życiu doświadczyło gwałtu lub próby gwałtu, co nam daje 1 600 000 kobiet w Polsce, dorosłych kobiet, które doświadczyły gwałtu. Między innymi stereotypy płciowe, czyli postrzeganie kobiet w sposób tradycyjny, mówienie, przerzucanie winy na kobiety za to, co się wydarzyło, między innymi za gwałt, mówienie, bo miała za krótką spódniczkę, bo była pijana, bo prowokowała, powodują to, że kobiety nie szukają pomocy, boją się zgłosić na policję, boją się złożyć sprawę do sądu, boją się podjąć jakiekolwiek ruchy, bo wiedzą, że będą obwiniane, że prawo nie będzie stało po ich stronie, że prawo im nie pomoże, że prawo będzie je wiktymizowało, czyli na tą traumę, którą już mają, tego doświadczenia, strasznego doświadczenia, nałoży się kolejna trauma. To, co robi minister Gowin, czyli nie chce podpisać konwencji Rady Europy, którą podpisało 19 krajów Unii Europejskiej, jedna ratyfikowała, jeden kraj ratyfikował, pokazuje, że minister stawia tradycyjne wartości ponad ochroną praw kobiet, że dla niego ważniejsze są embriony, ich będzie bronił, a nie żywe kobiety, które doświadczają przemocy. Zachęcam Państwa do naszego raportu o gwałtach, który wydałyśmy w ubiegłym roku. Są bardzo szczegółowe informacje i relacje też kobiet, które doświadczyły gwałtu, jak państwo polskie traktuje kobiety, które doświadczają przemocy, a zwłaszcza przemocy seksualnej. Od 2011 roku, od maja, nie ma podpisanych wytycznych prokuratorskich dotyczących pomocy ofiarom przestępstw seksualnych. Nie wiadomo dlaczego, nie mamy informacji cały czas, dlaczego ta procedura nie została wdrożona. W tej chwili trwają też prace nad zmianą trybu ścigania ofiar gwałtu. W tej chwili w Polsce, Polska jest trzecim po Rumunii i Albanii krajem, który ma jeszcze tryb ścigania gwałtów na wniosek, a nie z urzędu. Od 2005 roku rząd polski nie zrobił żadnej kampanii antyprzemocowej, która zwracałaby uwagę na to, że przemoc ma płeć i dotyka przede wszystkim kobiet, następnie dzieci, a następnie mężczyzn. Jeśli chodzi o gwałty, 99% sprawców gwałtów to mężczyźni. Jeśli chodzi o gwałty na mężczyznach, też one są i najczęściej są wykonywane przez mężczyzn. To są straszne statystyki. W Polsce nic się z tym nie robi, w Polsce nie zmienia się prawa, nie podejmuje się radykalnych kroków, żeby to zrobić. Wszystkie inne państwa, Hiszpania, Wielka Brytania, starają się coś robić, nawet jeżeli to prawo może być kontrowersyjne, to mówią, prawo kobiety i ochrona ofiar przemocy jest najważniejsza, a nie tradycyjne wartości, a nie nasze wątpliwości. Chronimy ofiary, a nie sprawców. Minister Gowin, mówiąc coś takiego, co dzisiaj powiedział, powiedział jednocześnie to, chronię sprawców przemocy. To jest jasny sygnał dla tych, którzy stosują przemoc, że mogą tę przemoc nadal bezkarnie stosować, a stereotypy płciowe są jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet. I poseł Robert Biedroń. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, mamy dzisiaj do czynienia z bardzo poważną sytuacją. Otóż minister sprawiedliwości, który jak żaden chyba inny minister konstytucyjny powinien stać na straży poszanowania prawa w Polsce, nawołuje do tego, by ten porządek prawny, tak z trudem wypracowany, demokratyczny porządek prawny podważyć. Artykuł 33 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi jasno i wyraźnie, i chciałbym przypomnieć panu ministrowi Gowinowi, że kobiety i mężczyźni są równi w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Jest to zasada, która obejmuje wszystkich obywateli i obywatelki, także ministra. I próba transponowania do polskiego prawa przez ministra sprawiedliwości swoich prywatnych, osobistych poglądów, konserwatywnych, ohydnych, traktujących kobietę jak przedmiot, a nie podmiot debaty publicznej, jest niegodna ministra sprawiedliwości. Dlatego apelujemy do pana premiera Donalda Tuska o wszczęcie procedury dymisji pana ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, który jest bardziej ministrantem
Kościoła katolickiego w polskim rządzie niż ministrem sprawiedliwości, który powinien stać na straży przestrzegania nie tylko konstytucji, ale także godności, także kobiet. Trzeba pamiętać, że konwencja, o której rozmawiamy, i konwencja, która nie podoba się panu ministrowi Gowina, dotyczy bardzo ważnej rzeczy. Kwestii, które tutaj zostały podnoszone. Przemocy wobec kobiet. Zapobiegania tej przemocy wobec kobiet. Dziwię się, że w Polsce jest minister, który kwestionuje tego typu konwencje. Znaczy, jest to dawanie zgody na to, żeby ta przemoc trwała. Żeby ten prawie milion kobiet, które padają ofiarami przemocy każdego roku, żeby nadal były ofiarami tej przemocy. Czy tak się powinien zachowywać minister sprawiedliwości? Zadaję to pytanie Donaldowi Tuskowi, który jest szefem Jarosława Gowina. Ja rozumiem, Jarosław Gowin ma misję, Opus Dei, naciski ze strony Kościoła katolickiego, rozumiem to wszystko. Chowajmy pod dywan przemoc w rodzinie wobec kobiet i tak dalej. Ale gdzie jest premier? Co na to premier? Zadaję publicznie pytanie. Dlatego apeluję do, chcielibyśmy zaapelować do pana premiera o rozważenie dymisji pana ministra Jarosława Gowina, który nie realizuje swoich konstytucyjnych obowiązków i nie stoi na straży przestrzegania konstytucji, a wprost przeciwnie, podważa jej racjonalność, neguje artykuł 33 równości kobiet i mężczyzn i próbuje wprowadzić w Polsce państwo religijne, państwo wyznaniowe, tylko że jak popatrzymy na, przeczytamy katechizm Kościoła katolickiego, to nawet w katechizmie Kościoła katolickiego przeczytamy, że kobiety powinny być też równo traktowane, nie powinny padać ofiarami przemocy. Więc w czyim interesie, jakich talibów działa pan minister Jarosław Gowin? To pytanie pozostaje otwarte i chciałbym, żeby pan premier odpowiedział na nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytanie. Sylwia Domkowska-Porto, ja mam w takim razie pytanie, czy ten apel przełoży się na jakiś wniosek formalny, czy ruch pani Gota złoży wniosek o odwołanie ministra Gowina, czy to jest taki bardziej apel? My będziemy w tej sprawie rozmawiać, ponieważ wszystko to się jakby wydarzyło bardzo niedawno, także oczywiście porozmawiamy w klubie i niewykluczone, że rozważymy złożenie wniosku o dymisję. Ale chodzi przede wszystkim o to, żeby pan Donald Tusk, pan premier zastanowił się, czy tego typu minister sprawiedliwości powinien zajmować takie stanowisko. Wiemy, jakie poglądy pan minister Gowin ma. I przekładanie osobistych poglądów na pracę ministra burzy porządek prawny w Polsce. Kobiety są równoprawne z mężczyznami. I negowanie tej sytuacji jest skandaliczne i narusza konstytucję. Naruszenie konstytucji w Polsce to dla ministra Trybunał Stanu. Nie żądamy Trybunału Stanu. Żądamy tylko i wyłącznie dymisji pana ministra Gowina i tego oczekujemy. I mam nadzieję, że pan premier Donald Tusk stanie na wysokości zadania w tej kwestii. Tak, ja jeszcze dodam, że mam nadzieję, że nie będzie takiej samej sytuacji, jak w poprzedniej kadencji było z minister Radziszewską, że ona co chwila popełniała gafy z naszego punktu widzenia, wynikające z jej światopoglądu, który chciała narzucić na politykę rządu, to teraz nie mamy minister Radziszewskiej, teraz mamy ministra Gowina, który cały czas próbuje, że tak powiem, swój światopogląd narzucić całemu rządowi, polityce rządu i ciekawe, jak długo premier Tusk będzie to akceptował i tolerował.